Zapraszamy na nasze stoisko numer 11, gdzie nasi pracownicy pokazują rozwiązanie inteligentnego domu. Podłączenie telefonu. Dodatkowo możemy sprogramować na nim przytrzymanie, czyli na przykład zazwyczaj programujemy przełączniki tak, że lewa strona jest odpowiedzialna za sterowanie zacienieniem, czyli idzie nam roletka do góry, środek przeklikuje nam sceny świetlne, a prawa strona jest odpowiedzialna za audio. Mamy tutaj pełną integrację ze Spotify'em, z AirPlayem 2, czyli na przykład słucha Pan ulubionej playlisty w aucie, wchodzi Pan do domu, jedno kliknięcie, wszystko leci nam. Przytrzymamy, głośniej, ciszej i dwuklik, następny utwór. Witam serdecznie na stoisku firmy Taczko. Dzisiaj czeka Cię wiele atrakcji. Firma Carco od 20 lat jest wyłącznym dystrybutorem w Polsce rozwiązań IKI. Są to czytniki linii papilarnych, a na dzisiejszych targach zaprezentujemy Wam najnowszą generację tych urządzeń. Począwszy od pierwszego systemu IKI D-Line, gdzie znajdujemy rozwiązania stricte przeznaczone do montażu czy to w drzwiach, czy w pochwytach drzwiowych, poprzez rozwiązania do montażu podtinkowego oraz natinkowego, takie jak czytnik X-Line oraz S-Line. Specjalnie na potrzeby targów przygotowaliśmy trzy walizki zawierające kwintesencję urządzeń Loxon. Począwszy od walizki numer 1, znajdziemy w niej mini serwer Loxon, który jest centralką całego naszego systemu. Jest to zielony mózg odpowiadający za przechowywanie wszystkich nastaw automatyki oraz konfiguracji. Dodatkowo znajdziemy również w niej moduły rozszerzeń, takie jak na przykład audio serwer czy moduł RGBW3 do sterowania m.in. taśmami LED. W kolejnej walizce znajdziemy część frontową domu, którą reprezentuje interkom, pozwalający nam na połączenie zdalne poprzez kamerkę z dowolnego miejsca na świecie. Kolejno NFC Code Touch, zapewniający nam możliwość otworzenia drzwi za pośrednictwem kodu lub karty zbliżeniowej w formie naklejki czy breloka zbliżeniowego. Oraz trzecia rzecz, nasz autorski produkt, czyli ramka do integracji w potrójnej ramce Loxona naszego czytnika linii papilarnych IKI. Czytnik linii papilarnych IKI pozwala nam na autoryzację w danym przejściu oraz otworzenie zintegrowanego poprzez interfejs API zamka Gerda Teddy. Kolejnym elementem drugiej walizki jest prezentacja przycisków typu Touch, gdzie mamy dostępny Touch Pure w wersji czarnej oraz Touch Pure Flex w wersji białej z indywidualnie wygrawerowanymi ikonami. Te ikony oraz przycisk Touch Pure umożliwia nam sterowanie obwodami oświetlonymi 230 czy też spotem podtinkowym RGBW. W kolejnej walizce znajdziemy kolejną strefę naszego domu, czyli osobny głośnik reprezentujący na przykład salon, czujnik obecności, czy też spot natinkowy RGBW.
współpracę z firmą Kartko i domy na osiedlu Wodospadowa mogą być wyposażone w instalację inteligentnego domu. Instalacja inteligentnego domu może być podzielona według różnych wariantów. Do takich podstawowych należy wariant oświetlenie, wariant ogrzewanie oraz wariant bezpieczeństwo. Jeśli natomiast klient życzy sobie, żeby taką funkcjonalność rozbudować, możemy przygotować indywidualną wycenę zawierającą takie funkcje jak na przykład kontrola dostępu do drzwi głównych czy rozbudowa o zarządzanie energią.